roku będzie to właśnie do końca grudnia ponad jeden, czyli że ten trend się utrzyma. A dlaczego, skąd się bierze to, że nie można tego, wiesz, że tak trudno jest dojść najpierw w ogóle do tego procenta, a potem powyżej procenta? Skąd się bierze ta trudność? Bo nie tylko z tego, że najprostszym wytłumaczeniem jest tak, że pod pilotem jest 1, 2, 3 i to ludzie tak mają z przyzwyczajenia, siła inercji i tak dalej, i tak dalej. Ale jest ponad 200 telewizji, z czego nie tyle aż liczy na dużą oglądalność, bo to są niszowe kanały, bardzo niszowe lub o bardzo niskiej dystrybucji w ogóle. Ale skąd się bierze, że te kanały, które nawet są na MUX-ach, wiesz, nie mają, nie mówią, że to jest dramat dla mnie, że mam tylko, wiesz, 2% czy 3%, że to jest fajnie. No po pierwsze, to jest oczywiście dobra dystrybucja. Oczywiście kanały MUX-owe z racji tego, że są naziemne, są dostępne dla znacznie większej liczby ludzi niż tylko kanały płatne. To daje im pewną przewagę w pozyskiwaniu widzów, natomiast z drugiej strony rynek jest bardzo nasycony, więc wszystkie te kanały, które powstają, mają dużo trudniejszą ścieżkę niż miały kanały w tej chwili z grup dużych medialnych, jak TVN-u czy Polsatu. Po drugie, no oczywiście kanały, które są przypięte do dużych stacji, czy z grup tych dużych stacji, mają tą łatwość, że biblioteki są nabywane dla całych grup kapitałowych, więc trochę jest tak, że te filmy znajdują się jednocześnie albo po jakimś czasie na kolejnych antenach tego samego nadawcy. Te kanały, które startują solo, muszą sobie A, wypracować taką pozycję, B, nabywają ten content jakby od początku i tylko dla tej stacji. Także to i ten 1% przy obecnym nasyconym rynku jest aż 1%, na pewno w kontekście 3 lat bytności na rynku. A opłaca się teraz jeszcze patrz, Czesiu się przypomniał, bo zapomniałem przedstawić, witamy, że z nami jest oczywiście mój kochany piesek Czesiek się teraz przypomniał. Tak, Czesiu, już jesteś przedstawiony. Zaraz mogę, jak będzie kiedyś w telewizji, cię zaproszą panie na przykład, to pokażemy szerszej widowni. A z tym MUX-em to jest tak, że obserwujecie, bo obie panie obserwujecie też na pewno rynek, czy wraz z coraz bogatszą ofertą MUX-ów i jest odchodzenie od tej dystrybucji kablowej u części ludzi? Na pewno jest tak, że trochę zmienia się konsumpcja kanałów, to znaczy jest przejście między dużymi stacjami do stacji tematycznych i stacji mniejszych, czyli ludzie szukają bardziej sprofilowanej oferty. A w ostatnich kilku latach tak naprawdę dwukrotnie zwiększyły się tam kanały, takie 19 kanałów mniejszych kosztem właśnie dużych grup, więc jest na pewno przejście. Natomiast tych kanałów bezpłatnych nie jest aż tak dużo. W tej chwili to jest 24, dochodzą 6, 30, więc wciąż jest potencjał na to, żeby ludzie gdzieś tutaj szukali dla siebie oferty, więc tutaj to jest na pewno dobry punkt. Bo ja się tak zastanawiałem nad tym, czy w tych cyfrowych, i to zastanawiałem się w momencie, tak kiedyś rozmawiałem tu jeszcze przy uruchomieniu kolejnych konkursów na MUX-y od pierwszego, się zastanawiałem, czy nie jest trochę za późno na uruchomienie tych MUX-ów w dobie, kiedy coraz więcej, tak się mówi przynajmniej, że w ciągu tych 10 lat, na które się kupuje licencje, bo licencje się kupuje na 10 lat, może zajść tak duża zmiana, że telewizja jako taka nie będzie, w sensie dystrybucja telewizyjna, bo produkcja zawsze ona będzie istniała, już nie będzie dawała takich szans, że to nie jest taki pewny interes. Jeśli spojrzysz w tej chwili na czas oglądania telewizji, to on się delikatnie wydłuża, on się nie skraca, czyli takiego trendu negatywnego na rynku telewizyjnym my nie widzimy. Z drugiej strony, jeśli patrzysz na ten rynek przez pryzmat potencjału przychodów, no to on też delikatnie rośnie i tutaj też tego trendu negatywnego nie widać, stąd nasza w ogóle chęć wejścia na ten rynek. Nie, bo ja mówię, to jest takie dziwne troszeczkę, prawda? Bo wszyscy mówią o tym, że internet zabija telewizję i tak dalej, a to jest na razie jeszcze dopóki internet jest taki, jaki jest. To wygląda, że to jest daleka przyszłość, ale wiemy... Funkcjonują te światy na razie dosyć równolegle, tak bym ujęła. Nie widać negatywnego wpływu internetu na telewizję. Ale ja w swoim życiu już przeżyłem taką rewolucję,
jestem tak stary, że pamiętam, jak stałem na mrozie, i to naprawdę dużym mrozie, bo kiedyś, proszę Państwa, były zimy w naszym pięknym kraju, czego dawno już nie pamiętamy. Ale my też pamiętamy z Hanią. Nie jesteście za młode na pewno. I stałem na mrozie i czekałem z kolegą, nadal przyjadą monterzy zainstalować nam telefon stacjonarny taki do domu, bo po iluś tam, po 15 latach oczekiwania wreszcie dostaliśmy decyzję o tym, że będzie telefon, a teraz każdy ma swój komputer w kieszeni i to komputer, który ma każdy z naszych telefonów, jak tu siedzimy, ma pamięć operacyjną kilkuset komputerów, które mogliśmy mieć wtedy. Mój zegarek prawdopodobnie jest dużo mocniejszy niż mój pierwszy komputer, którym uważałem za szał cały, więc może ta rewolucja nas też jakoś dogoni. A telewizja Metro będzie jakim kanałem? Jakiego rodzaju kanał to będzie? Panie Haniu? Haniu. Panie Haniu, Pani się obudzi. Haniu, prosimy. To jest kanał ogólnotematyczny, zresztą tak jak wszystkie te trzy pozostałe kanały, które albo już wystartowały, albo startują razem z Metro. Czyli Zoom i Nowa. Nowa i wirtualność z nami startuje WP. Tego ale WP jeszcze nie wystartowała. Tak? Razem z nami, mówisz, startuje, tak. Jest to kanał ogólnotematyczny z takimi dwoma mocnymi akcentami. To formy fabularne, czyli film i serial, plus do tego wszystkie formy dokumentalne, czyli dokument, paradokument. Paradokument, będzie. Co wybierzecie na warsztat? Bo ale przez paradokument nie, bo to jest ciekawe. No, dajemy. Nie tak dosłownie. Tak to mówię o wszystkie formy, które ewoluują dookoła dokumentu, a akurat takiego... Nie, doku soapu nie będzie. Nie będzie. Na razie jest, nie będzie. Przecież nie. No będzie na pewno, bo to jest ulubiona ostatnio rozrywka Polaków. I ja się zastanawiam, jakie grupy zawodowe jeszcze można wziąć na warsztat, bo tam już powoli są wszystkie obrabiane. W Stanach to normalnie jest coś niesamowitego, co się wyprawia na tym rynku. Jakie jest wojna o tematy kolejne. Rewelacja, tam już wszyscy twórcy zabawek są, mają swój osobny, no fenomenalne to jest. Jako obserwacja socjologiczna oczywiście, a nie jako oglądanie. My będziemy coś, ale w końcu będziemy coś takiego robić. Jest taka szansa, że Metro też wejdzie w taką produkcję? I będzie produkować paradokument? No. Na razie nie. Na razie nie. Nie ma o tym. Już producenci teraz zaczynają uciekać od radioodbiorników. A własny serial zrobimy? No to może ja tutaj powiem, że na pewno nie na początku, bo stacja też musi mieć pewną wyporność i rentowność i określoną liczbę widzów, żeby w ogóle produkcje dłuższe, czyli jakieś seriale czy filmy fabularne się na niej znalazły. My startujemy na pewno z produkcjami publicystycznymi, pięcioma i to jest nasz taki filar własnej produkcji na początek. O dłuższych formach pomyślimy w przyszłości. To jest powtórka. Wojtek Krzyżaniak, program telewizyjny, część jego druga, środkowa, nie ostatnia. Ze mną są Agnieszka Sadowska i Hania Baka. Panie reprezentują telewizję Metro. Ania tylko telewizję Metro, a Agnieszka telewizję w ogóle Agory, różne przyszłe projekty też, bo coś tam jest na rzeczy, że coś tam jeszcze myślicie o rozwoju tego segmentu, czy nie? Na razie koncentrujemy się na rozumiem, telewizji Metro, czyli tak. Dyplomatycznie odpowiadając. Rozumiem, czyli tak, dobrze. I teraz zaczęliśmy mówić o tym, jakąż to telewizją będzie telewizja Metro i czy dlaczego w ogóle ona powstała, bo to trzeba sobie też teraz w tej dobie takiej wielości oferty telewizyjnej i w ogóle kontentu wideo odpowiedzieć, jak zakładamy telewizję, no to po co? Jeżeli mogę sobie pozwolić na jeszcze jeden wtrend, to przy którymś, chyba po drugim konkursie z szefem Krajowej Rady rozmawiałem, miałem do nich wielką pretensję, ponieważ były to te wszystkie wygrane, to były to albo gorsze wersje tych kanałów, które są, albo nic nie wnoszące do życia kanały, którym potem zmieniano koncesję, dopasowując ją do rynkowych potrzeb, a nie do ich rynkowych potrzeb, a nie do tego, jakie były warunki wygrane. W związku z czym, dlatego przez długi czas, mimo tego, że było tych kanałów kilkanaście, myśmy oprócz oferty oprócz kanałów telewizji publicznej, które były zróżnicowane, to cała reszta to był przez długi czas, no bo jak odróżnić Puls 2, czy TV6, TV4, nic nie wnosiły jakby do dyskusji o mediach. Teraz Metro i właśnie mam nadzieję, że to będzie coś, co będzie miało tą różnicę.
No na pewno pokusiliśmy się na kolejną telewizję, jakby kierując się sukcesem pierwszej, którą mamy w portfolio, ale też tym, że właściwie Agora jest obecna na bardzo wielu rynkach mediowych, za wyjątkiem tym jednym. Bo mamy i obecność w radiu, i w internecie, i w prasie, i tego kontentu, w szczególności wideo, w tym koncernie bardzo dużo się produkuje. I gdzieś to myślenie o tym, żeby naturalnie dołożyć kolejne pole eksploatacji i gdzieś tam rozwijać też nasze własne produkcje, było dla nas bardzo kuszące. I tutaj, Haniu, może to opowiesz może o tych filarach, tak żeby powiedzieć, czym ta telewizja będzie i jakie będzie miała tematy i jakie produkcje. Bo to się mówi tak ogólnie, ogólnotematycznie, ale wiadomo, że za każdą kryje się coś szczególnego. Czy jest uniwersalna, no właśnie. Taka też jest ta koncesja. Natomiast sądzę, że tak ważna rzecz do podkreślenia, staraliśmy się, żeby to nie była gorsza kopia czegoś tam, tak? Tylko żeby to był kanał oryginalny i kanał, i to nie jest na wyrost, kładący duży nacisk na jakość. I to począwszy od uprawy graficznej, staraliśmy się, żeby... Kto robi graficzną oprawę? Agencja Lwów. Jest to oprawa, która sądzę, że jest nowoczesna. Będzie się wyróżniać, zwłaszcza w tym obszarze muksowym. I też jest to oprawa, która jest charakterystyczna. To nie jest oprawa też w swojej warstwie muzycznej, która gdzieś tam przechodzi w sposób niezauważony. Sądzę, że ścieżka dźwiękowa będzie też łatwo wpadać w ucho. I to jest taki początek, tak? Począwszy od uprawy graficznej, przez bardzo starannie zrobioną autopromocję. To wszystko ma wpływać na taki odbiór tego kanału, jako kanału takiego, śmiem twierdzić, takie małe premium. Tak? To nie jest pay TV, ale chcemy, żeby to był kanał, który się wyróżnia rzeczywiście w tej ofercie muksowej. To jest taka nowa jakość, coś, czego do tej pory, jak sądzę, nie było na muksie. Też zależy nam na tym, żeby w otoczeniu kablowo-satelitarnym ten kanał też znalazł swoje miejsce oczywiście. Więc to są te dwa filary, o których już wcześniej wspominałem, czyli film, seriale oraz wszystkie formy dokumentalne. Teraz się śmiejemy już tak, już tylko z wykluczeniem, których tak, tobie tak bardzo zależy. Szlachetne, jakościowe. Mamy pasmo, raz w tygodniu będzie pasmo, dokumenty takie społeczno-obyczajowe. Są to dokumenty, które opisują tematy związane z architekturą, z budownictwem, z zdrowym stylem życia, tak? Związane ze stylem życia, inaczej mówiąc, takim lifestyle'em. Poruszają tematy naukowo-techniczne, ale taki w sposób rzeczywiście bardzo nowoczesny i bardzo przystępny dla takiego zwykłego widza. A to są nasze produkcje? Czy kupujemy... W większości są to produkcje kupowane. Od dużych, od znanych studiów. Nie tylko o BBC, tak. To szkoda akurat. Nie tylko, to znaczy, że też, tak? Ale nie, żartuję, bo to warto teraz pewnie jest dodać, że to będą produkcje pokazujące sporo emocji, a nie produkcje instruktażowe, bo Hania wymieniła takie tematy, które mogą się wydawać. Emocje, zakresy tematyczne. Gdzieś zawsze jest człowiek, tak? Jego przemiany, jego przeprowadzki, jego plany, jego marzenia. Jego marzenia, tak. I to w wersji, teraz mówimy o całości, czy tylko o tym wycinku dokumentalnym, że tam będą te... Program został tak skonstruowany, że po wczesnej godzinie porannej, w której budzimy z przyjemną muzyką, mamy pasmo klasycznych animacji dla dzieci, stąd też taka ogólnotematyczność, uniwersalność tego kanału. I potem jest zbudowane właściwie do godziny 19 takie pasmo, które jest bardzo zwarte w swoim stylu i w swoich gatunkach. I tutaj właśnie w ciągu dnia, a w sobotę i w niedzielę też do południa pokazujemy te formy, o których wspominałam. W ciągu dnia również mamy dwa pasma serialowe, tak, dla urozmaicenia. Natomiast od godziny 19 po późną noc pokazujemy formy serialowe, ale przede wszystkim fabuły. Codziennie przynajmniej dwa seanse filmowe, w sobotę i w niedzielę dużo więcej. Czyli filmowe formy.
Fabuły. Fabuły filmowe, bo przecież serialowe. Ty. Czy to będą filmy te same, które można na StopKlatce zobaczyć, czy nie? Nie. Czy specjalną ofertę robicie, to znaczy, dla my nie korzystamy z biblioteki, którą ma StopKlatka, odpowiadając wprost na pytanie. Mogą się zdarzyć rzeczy, z których StopKlatka już nie ma w ofercie i mogło się tak zdarzyć, żebyśmy je kupili, bo natomiast to jest odrębna i inna oferta. A seriale jakiego typu to będą? Bo to wiadomo, że to teraz jest gorący temat zawsze, serial. Szczególnie dla fana seriali. Tak? Ja nie jestem aż takim fanem seriali w rozumieniu tych dzisiejszych freaków takich serialowych. Ja po prostu uwielbiam tę formę, patrzę na to, jak jest fajnie coś zrobione i ubóstwiam brytyjską sztukę serialową po prostu dla samego tego, jak oni to robią. To jest coś fenomenalnego, w związku z czym do nich podchodzę naprawdę, przyznam się, że trochę na kolanach zawsze do swoich czytelników też uprzedzam lojalnie. Znacie moją słabość do seriali brytyjskich, w związku z czym wszystko, co przeczytacie później, weźcie sobie trochę, zawsze możecie z umiarkowanym ewentualnie zaufaniem, ale ja staram się być obiektywny, ale tak, to do brytyjskich mam słabość wielką, ostatnio do hiszpańskich. W tej chwili nie mamy brytyjskich seriali. Natomiast ja seriale to dzielę na dwie grupy. Na te, które chętniej się ogląda od razu po 2-3, czasami 5 odcinków. I na te seriale, które ma się ochotę jeszcze oglądać w telewizji. I wybierając seriale do Metro, głównie też tym się kierowaliśmy. Tak. Rozpoczynamy emisję od serialu amerykańskiego. W produkcji Stevena Spielberga Pod kopułą. Znam. I lubię. Niezły jest, niezły pomysł. Potem się zaczynają trochę już motać, ale to jak zwykle jest, bo to jest, od razu powiedzmy, że to Stephen King również napisał ten scenariusz do, znaczy uczestniczył w pisaniu scenariusza, do przynajmniej chyba do pierwszej serii, czy do drugiej też, nie wiem. I trzeci, teraz chyba już 3 serie są. 3, tak. Potem już oczywiście zaczynają, jak to w takich produkcjach, już tam w piętkę gonić, bo to już próbują sami siebie zaskoczyć, a to gorzej wychodzi zawsze, jak scenarzysta sam się zaskoczy czymś, jak próbuje być atrakcyjny, ale fajny, nie, początek bardzo dobry jest, ten pierwszy sezon, pierwszy, drugi, super. No i oczywiście to jest premiera w telewizji otwartej, bo jeżeli ja sobie tak dzisiaj patrzyłam na nasz układ programowy i chciałabym sobie podsumować ile z naszych programów jest należy do premiery polskiej albo premiery w telewizji odkodowanej, to około 70-80%. To jest chyba ta droga, prawda, którą jeszcze mogą te kanały MUX-owe, kanały otwarte jakoś wypełnić, bo dużo jest tych seriali, jednak trzeba by zapłacić dodatkowe pieniądze za większe pakiety w kablówkach, czy tylko taką formą można je obejrzeć, a takie seriale jak Pod kopułą na przykład warto sobie zobaczyć, jeżeli będzie można to zrobić za tak zwaną darmochę, to czemu nie? A więcej takich produkcji też będzie? Takich seriali? Tak, ale może jeszcze nie chcę zdradzać tytułów. Znam, że coś powiemy Wojtkowi. No. Powiedzmy Wojtkowi. Proszę, powiedz. Wojtek powiemy, nikomu nie powie. Powiemy, że będziemy mieli w przyszłym roku NCIS New Orleans. To też jest nowa produkcja. To też jest serial Konrada Niewolskiego, 4 poziomy. Coś mi to mówi. Komedia. Taka slapstickowa, więzienna. Więzienna, pamiętam. To też produkcja Canal Plus. Tak, jej, na pewno. Tak? Tak, na pewno. Zresztą, teraz wam powiem, no nieudana była. Nie poszli za tym dalej. Nie oglądało się i nie udało się, ale tam za to pan na W, nazwisko, który debiutował u pana Machulskiego w Wabanku drugim. Znakomity. Za chwilę sobie przypomnę nazwisko pana, który tam gra, znakomicie. Zresztą w karty tam grają. Ale nie tylko. Ja jestem fanem tego serialu. Naprawdę? I będę go bronić. Absolutnie. Ciekawe wyniki tak. Nie pokazują, żeby on był nieudany, więc nie wiem, czy my o tym samym... Bo za tym to też jest Kanał Plus. Tylko, że mi się nie wszystko podoba, to samo co... Nie, że się nie udał, tylko mnie się nie podoba. Dobrze. Nie udał się. Jak mi się nie podobał, to jest zrozumiałe, że się nie udał. Świat się nie udał, jak mi się nie podobał. To jest troszeczkę inna widownia. Ja mam wielką nadzieję, że dla widzów, którzy odbierają telewizję przez ten dekoder, to będzie bardzo atrakcyjna pozycja. Ale to jest bardzo dobrze, że jest polska produkcja. A sami będziemy produkować, na przykład program informacyjny będzie w Metro, czy nie?
no, z takim potencjałem siedzimy w budynku, w którym jest, który tętni informacją, tętni komentarzem. Tętni publicystyką. No. Budynek tętni publicystyką, Hania ma rację, natomiast myśmy się nie zdecydowali na zrobienie takiego typowego, klasycznego serwisu informacyjnego. Będzie taki serwis mały, właściwie wideo news tak naprawdę, robiony wspólnie z gazeta.pl na temat takich nowinek dotyczących współczesnego świata. Nie będą to klasyczne informacje, zdecydowaliśmy się postawić tutaj na taki filar publicystyczny. Ale wspólnie ale czyli będą programy też publicystyczne robione. Tak, będą, będzie. Z użyciem talentów tutejszych. Będą. Będzie program z Mikołajem Lizutem, będzie program z Dominiką Wielowiejską, będą programy wspólnie z, robione wspólnie z naszym radiem Złote Przeboje, programy muzyczne. No dajcie spokój. Tam mamy Mikołaja Lizuta. O, tak, autorski program autorski. Mikołaja Lizuta. A to trzeba powiedzieć. Program informacyjny, wesoły, opiniotwórczy. W nowym wydaniu. Dobrze, ale... Zdradzimy temat pierwszego. Tak, to chciałabym to strasznie zdradzić. Tak, tak. No właśnie, oczywiście. Bo Wojtkowi trzeba zdradzić, a Wojtek nikomu nie powie. Liczymy na to. No i co będzie w pierwszym? Nie opowiadaj. Będą szpiedzy i agenci. Ale tacy prawdziwi? Tak, i będzie rozmowa na temat oczywiście szpiegowstwa i agentury. Różnicy i o tym, co... Już więcej nie mówimy, zapraszamy a przed ekranem. Też będzie? Nie zdradzimy, zapraszamy Tomka, przed ekranem. Jak nie będzie agenta Tomka, to znaczy, że nie było o agentach nic mówione. I o której godzinie będzie to, będzie piwo codziennie szło, czy co tydzień? Raz w tygodniu, w sobotę, po 14. W gazecie, tutaj w Tomku szedł w piątek. No to jak tak? A u nas mamy lepszą porę. To będzie na żywca, czy nagranie? Nagranie. A coś będzie na żywo w metrze? Na początek nie. Ale plany są takie. A nie zdradzamy plan. To jest powtórka. Dominika Wielowiejska zaprasza na poranek Radia Tok FM. Patriotyzm to wybuchowa mieszanka i niechęci, i solidarności z ludźmi, którzy mówią tym samym językiem, co ja. Bo każdy widzi świat inaczej. Zapraszam, Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. Poranek Radia Tok FM. W poniedziałek od 7 do 9. To jest powtórka. Wojtek Krzyżaniak, program telewizyjny, część jego trzecia i dzisiaj niestety ostatnia. Hania Baka, która administruje treścią w Metro TV. Treścią programową. Treścią programową w telewizji Metro, która startuje 2 grudnia w nocy, z 1 na 2 grudnia w nocy. Czyli w piątek rano, jak Państwo się obudzą, będziecie już mieli w odbiornikach. Przy okazji się dowiedzieliśmy, że 2 grudnia jest piątek, bo ja nawet nie wiedziałem. Że to tak działa. Ten piękny głos to Agnieszka Sadowska, która jest szefową pionu telewizyjnego w grupie Agora. Tak? Dobrze teraz powiedziałem ładnie. Tak, że grupa Agora, tu pion telewizyjny, czyli Stop Klatka, również, którą możecie znaleźć Państwo na MUKS-ie, tylko na innym MUKS-ie, bo teraz jest MUKS 8. Dobrze, jak jest w takim razie teraz do Ciebie, Haniu, jaki jest procent części fabularnej do tej niefabularnej części, czyli seriale, filmy... Seriale, filmy fabularne to 29%, bardzo dużo. I głównie wieczór, prawda? Najpierw tam... Wieczór, popołudnie, weekendowe, sobota, niedziela. W sobotę, niedzielę przewidujemy około 5-6 filmów w ciągu dnia. I od 20 przynajmniej 2 seanse filmowe, przynajmniej 2. Filmy przerywane reklamami, czy nie? No niestety, to jest nasze jedyne źródło przychodu, więc nie możemy sobie pozwolić na nieprzerwanie. Ja tylko pytam, bo są szkoły Falenicka i Otwocka. Niektórzy na przykład mają reklamę, ale specjalnie nie przerywają filmów, prawda? I co to jest to zielone? To zielone na dole, tutaj, tak? Kratownicę, taką bardzo skomplikowaną. Bo jaki jest klucz tutaj kolorami w tej ramówce? Klucz taki tajemniczy, programowy, wiesz? Taki, ale że zielone to co, jest dobre czy tutaj nie? Na dole zielone, tak... Dużo zielonego to są premiery filmowe, tak? O kurczę. A potem co, im bardziej czerwone, tym gorzej, czy co? Nie, tu nie ma czerwonego, nie widać. Znaczy różowy, no. Różowy to jest akurat ten różowy, to są programy dla dzieci i młodzieży. Żółty to jest publicystyka. Ja zaraz wrzucę na fejsa tak z daleka takie zdjęcie, nie będzie widać co to jest, ale te kolory, zobaczcie Państwo, jak wygląda makieta telewizji. To jest tydzień, tak? Rozpisany. Tak. To jest tydzień.
pierwsze trzy dni, pierwszy tydzień, drugi. No to jest nieźle, jak kiedyś, dawno już, teraz już nie ma takich na stacjach kolejowych, prawda? Te rozkłady jazdy kiedyś były takie straszne. Tutaj z kolei jest, nie? Taki rozkład, gdzie można wsiąść, gdzie wyjść. Tak, to ścianą jest rozkład naszej jazdy. Można by tak ująć. Właśnie tak, bardzo... i też tam były kolorowe takie, bo ekspresy inaczej były pokolorowane. I to właśnie tak zaraz zrobimy zdjęcie. Zapraszamy na 20, zapraszamy na 19.05, tak. U której jest u was prime time? Z filmami pełnometrażowymi startujemy o 20, tak, ale to z prime time możemy zaliczyć powiedzmy 19 już. A rozszerzacie go niżej? Do której rozszerzacie prime time taki, że traktujecie, że do której godziny ludzkość jest właśnie w tym najlepszym momencie? Do której wieczorem, tak? Mhm. Do północy, tak. Do północy już, no bo ale jak rozszerza. Tak jak według badań ludzkość jest. Tak, to jest tak ludzkość głównie, jest. No, 23 po 23. Tak, nie wiadomo inaczej w piątek, inaczej w sobotę, w niedzielę. A te najciekawsze seriale, to o której będą miały premiery? Wracamy do seriali. Nie, tak. Od 19.05, pod kopułą 19.05. Czyli od 19 będą te seriale, bo to jak rozumiem codziennie tak. Jakiś serial będzie od 19. Od poniedziałku do piątku codziennie jest odcinek serialu pod kopułą. A, czyli takim sznytem idziecie, że jeden serial będzie po prostu szedł, aż się wykończy pasmowo. I potem następny serial też będzie pasmowo. Podobnie w 4x3, tak w ogóle jest układ programowy, jeżeli chodzi o serie dokumentalne też. Że nie ma co, żeby czekać sobie tydzień. Nie, na kto już tak trochę nikt nie czeka, tak? Mhm. Krzyżaniak uwielbia te... Ostatni być może jestem... chociaż widownia Belfra wskazuje na to, że ludzie potrafią to czekać. Tak samo Pakt. Te telewizje przedpłacone udowadniają, że jednak można to robić pod warunkiem, że naprawdę to są premiery, tak? Bo wiadomo, że jak próbują coś zrobić nawet... Bardzo dobre premiery. Bardzo dobre, ale jak próbują coś zrobić z tygodniowym opóźnieniem, to już jest po bułkach, bo ludzie już od razu ściągają niestety. My raz w tygodniu zapraszamy na program Mikołaja Lizuta. I to będzie raz w tygodniu. Co, tak, co wy tak kochacie tego Mikołaja Lizuta? Trzeci raz już. Nie, to Mikołaj, to cię dobrze. W rytmie raz w tygodniu, to wracam do Lizuta. A publicystyka jaka będzie? Jeszcze, bo mówiliście Dominika Wielowiejska. To co, to będzie polityka, czy bardziej, bo ona jest też od gospodarki, więc to będzie gospodarka, czy polityka? To będzie ten program, który Dominika w tej chwili kręci samochodzie, także już możesz się zorientować. Co z tymi samochodami? Wszyscy w samochodach. Onet jeździ samochodem. W Ameryce, tam znowu, w Ameryce ktoś pojechał raz samochodem, teraz wszyscy jeździ do samochodu. Regularnie, ale Dominika już zaczęła chyba w sierpniu jeździć. To się crash test nazywa, tak? Tak, crash test Dominiki Wielowiejskiej, dokładnie. A będzie wersja długa, tak dłuższa jakaś taka, bo Wyborcza.pl to można oglądać teraz, tak? Dobrze pamiętam. Powiedziałabym delikatnie krótsza dla nas. Kompaktowa. Dla nas będzie między 10-12 minut. To jak wy to zbadacie? W tych badaniach nie wyjdzie. Oczywiście, że wyjdzie. Bo tam im krótsze, tym się trudniej. My tam się widzimy po minutach wszystko. No ja wiem, że to widać, tylko że nikt te badania już im bardziej człowiek zna na tych badaniach, tym mniej im wierzy, jak tak spojrzy. Nie mówię o spojrzeniu prezesa Kurskiego, bo to jest bardzo głupie spojrzenie, to co on mówi, bo tam wskaźniki akurat są pewne bardzo dobre. Ale dla małych kanałów jest to wątpliwa sytuacja. Co tam jeszcze ciekawego macie? Co tam jest żółte? Tak, kolorystycznie żółte to są żółty, wdzięczny kolor dziecięcy, także to są animacje, klasyczne animacje ze studia w Bielsku-Białej. Te polskie? Mamy Ryksia, mamy Bolka i Lolka, mamy fajne, klasyczne polskie animacje, które Polacy kochają. Z tym Ryksiem to sobie uświadomiłem, oglądając ostatni odcinek Belfra, znaczy przedostatni odcinek, ten dziewiąty, gdzie tam napisano, tam jest jeden z młodzieńców, mówi, będą to łykali jak Reksio szynkę. I się zastanowiłem potem, czy ten młody człowiek, który tam matury jeszcze nie ma, czyli ma 18 lat, bo tam jest pewnie przed tą maturą, czy naprawdę jego pokolenie, dzisiejsi 18-latkowie, aż tak pamiętają tego Reksia, czy aż tak znają go dobrze, że mogą go użyć w takich idiomatycznych stwierdzeniach, jak będą go łykali jak Reksio szynkę. Chyba, że to nie chodziło o tego Reksia, tylko po prostu Reksiu jako pies, nie? A wiesz co, my w sobie myślimy, że Reksio, Bolek i Lolek i te polskie bajki są trochę ponadczasowe. Znaczy możesz bezpiecznie posadzić dziecko, wiedząc, że tam się nie znajdzie przemoc, wiesz, jakieś nieodpowiednie słownictwo, czy jakieś stresujące elementy, które w bajkach teraz się w tych współczesnych pojawiają, więc myślę, że to dalej będą ponadczasowe formaty. Nie? Tłuką się na maksa, chociaż Reksio też tam potrafił. Może podrapać pazury. Ja też chciałam zaprosić na taką klasykę filmową, którą mamy i której
którą trudno spotkać w sumie w ofertach filmowych. Ja lubię klasykę. No, to Dziecko Rozmary. Dobre. Czwarty protokół. Mam nadzieję, że nie serial ten dzień. Paragraf 22. Nie. Mówię. Paragraf 22. Tak. Fantastyczny Alan Arkin. I zapraszam też pod koniec grudnia na rozmowę w Kopoli. To jest Pana Kopoli, bo teraz bo jego rodzina Forda. To już kręci wszystko. Teraz wnuczka się wzięła za kręcenie Francisa filmu. Forda. Jak ona ma na imię? Jakoś tak fajne imię takie ma, krótkie. Na G. Jego wnuczka. To jest, tam muszą fajnie święta wyglądać, tak sobie rozmawiają o filmach w ogóle. I będzie takie to pasmo klasyki, to będzie jakieś stałe godziny miało? Tak, ma stałe. I to? Znaczy? Stałe, czyli to, niedziela? A nie, zapraszaj widzów przed telewizorem, no naprawdę. To będzie niedziela? Tak, to będzie niedziela około 22, tak, oczywiście, około 22, potem powtórka w czwartek o 20. Czyli w przeciągu jednego tygodnia zapraszam na dwa. A myślicie kiedyś właśnie, bo tak zaczęliśmy, już musimy kończyć powoli, ale tak mówiliśmy o tej produkcji. Na pewno jak koncesję dostaliście, tam jest na pewno wpisane tam produkcja własna. No bo nam urzędowo to wpisują, potem można to wykreślić, ale urzędowo jest wpisane. Zamierzacie produkować, wejść na rynek jako producent serialu czy filmu? Wiesz co, ja chciałam się przede wszystkim powiedzieć, że no, Agora jest na rynku produkcji, dystrybucji filmowej, tak? I gdzieś tam staramy się być współproducentami filmu, natomiast ponieważ to jest mała antena, startując będzie małą anteną, no nas nie stać, tak jak ci powiedziałam, na wyprodukowanie filmu na początek, także gdzieś jeszcze w ten obszar dużej produkcji nie będziemy wchodzić. Będziemy na pewno kontynuować go w Agorze, już produkując. To rozumiem, to nie jest to dobrze pytam. Telewizjami i gdzieś dystrybując. A macie też taki, może to jest trochę niedyskretne pytanie, ale czy w ramach grupy Agora jest coś takiego jak pierwszeństwo do telewizyjnego wykorzystania filmów produkowanych przez Agorę? Co, czy nie rozmawialiście o tym? Jest kolejność, powiedziałam, jest w łańcuchu wartości jest pewna kolejność. To znaczy takie filmy trafiają najpierw do telewizji płatnych, do telewizji dużych, z racji tego, że te licencje są po prostu bardzo drogie, więc nie priorytetyzujemy tutaj naszej nowej startującej anteny, bo z punktu widzenia grupy kapitałowej po prostu kompletnie nie miało to sensu. I on nie zarobi na siebie tyle u was w telewizji, w meczu? Tak. Jak zarobi? Ile zarobi sprzedając go? Dokładnie, bo trzeba mieć określony zasięg. My go po prostu startując nie będziemy mieli, natomiast nie ukrywam, że z biegiem lat liczymy na to, że ta telewizja będzie miała zasięg większy i wtedy pokusimy się o znacznie droższe i bardziej spektakularne formaty. Jak silnie związane jest jeszcze, powiedz mi, bo to jest bardzo częste pytanie, tak? Jak bardzo programowo powiązana jest Metro z Gazetą Wyborczą? Bo to jest pytanie, z którym na pewno będziecie musiały odpowiadać na wszystkich możliwych miejscach, gdzie będziecie, tak? Występowały. Czy jak będziecie daleko korzystały wzajemnie? Może tak. Nie jesteśmy programowo w ogóle powiązani. W tej chwili mamy jeden format, który wspólnie będziemy realizować, czyli Dominikę Wielowiejską. Myślimy o jakimś takim formacie społecznym, być może z dużym formatem, bo jest naturalnym bardzo dla nas. Tak, to się prosi, ale jest społecznym. Natomiast telewizja jest kompletnie bytem niezależnym. Ona ma być z natury filmowo, rozrywkowo, dokumentalno. To co Hania tutaj przedstawiła takie... Dokładnie tak. Także... Nie uczestniczycie w kolegiach redakcyjnych? Uczestniczymy w kolegiach, tak. Nie zabieramy tutaj głosu w polityce. Chcemy tworzyć telewizję dla szerokiej grupy publiczności, taką, w której człowiek, każdy znajdzie coś dla siebie. To każdy tak by chciał. Ale jakby to było takie proste, to by wszyscy mieli takie kanały. Natomiast ja życzę, ja mam sentyment do nazwy Metro w ogóle, bo pracowałem w dzienniku Metro. Pozdrawiam moją szefową Marzenkę Filipczak ówczesną. W związku z czym ja myślałem na początku, że to będzie coś takiego, wiesz, Metro, czyli miejska telewizja, tak? Czyli dużo informacji z miasta, co się dzieje, kluby też i tak dalej. Tak mi się skojarzyło w swoim tempie, w swojej energii będzie miejska, w takim znaczeniu. Będziecie mieli kogoś prowadzącego, coś takiego, takie powroty do dawnej telewizji na przykład. Hmm?
coś takiego, ale wiesz, jak może być zofinał. Tylko w tych programach, które produkujemy, będziemy mieli prezentera na przykład w programach muzycznych, bo realizujemy bardzo fajne formaty muzyczne z radiem Złote Przeboje. No to... I to będzie przez dziennikarzy radia Złote Przeboje. Tak, tam gdzie jest sens i gdzie widzimy potencjał, oczywiście będziemy realizować wspólne formaty produkcyjne tutaj w ramach grupy z trendami, które mamy. Droga zabawa jest taka telewizja? No, droga. Ale już nie mówię o samej koncesji, bo to już blokuje wszystkich. Wiadomo, że to trzeba mieć parę złotych, żeby włożyć na koncesję. Ale taka, jak budujecie, czy to wam ułatwia, że jesteście częścią Agory, czy nie? Czy budujecie to całkowicie? Na pewno nam bardzo pomaga doświadczenie naszych kolegów z różnorodnych mediów i pewnie bardzo duże wsparcie marketingowe, które możemy otrzymać. Proszę, Agora to jest naprawdę wieś mediów. Mamy bardzo dużą sieć własnych kin Helios. Mamy firmę outdoorową AMS. Mamy własne portale i portale tematyczne. Mamy sieci radiowe, także na pewno nam to bardzo pomoże. I to jest taka przewaga, której niektórzy gracze na rynku nie mają, a z której my zamierzamy... A tobie chętnie to pomaga? Możesz na przykład, jak zajmujesz się programem, to czy możesz czerpać, wiesz, pomysły, czy coś takiego z tego, co się dzieje wreszcie. Wiem, piwo, dobra. Wiemy, że to już było stopu. Ale właśnie, czy coś... W tej chwili, ale jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek naprawdę zdradzać. Czy to z konkretów nawet, tylko czy... Duży format, to jest... Kopalnie, nie? Kopalnie, obcasy, inspiracje. Oczywiście. Następne, to aż się proszą. Ja już nie chciałem sam wybiegać z tym pomysłem, ale to aż się proszą, prawda? Tak, to są inspiracje. Możliwości, tak? Że to jest na tej zasadzie, że jest przychylność większa, że to jest coś takiego. Współpraca. Prawdziwa współpraca. Przychodzi nowe medium i możemy gdzieś realizować wspólne pomysły. Fajnie, że one się monetyzują nie tylko w sieci czy na papierze, ale mają szansę się monetyzować też w telewizji. Także jest to na pewno taka obopólna korzyść też promowania pewnych brandów i myśmy się na tą telewizję z tego powodu zdecydowali również, mając te wszystkie walory w koncernie i na pewno będziemy tutaj bardzo wspierać te wszystkie wspólne. A kiedy będziecie pewne, że to już jest ta telewizja, jaką sobie zaplanowałyście? Ile ten czas, jak się u premiera, tutaj jest 100 dni, tak? Tam 100 dni premiera, czy rządy, czy jak to się nazywa. Nie jestem w tym biegły za bardzo, ale to jaki wy sobie dajcie czas na ten rozpęd, tak, żeby móc powiedzieć ludziom, że dobra, to już jest teraz... Bo wiadomo, że coś tam może spaść, coś tam może się okazać. Ja myślę, że to nigdy nie jest tak, że to już jest to, bo zawsze jak przekraczasz pewne progi, to dalej się rozwijasz. Ja myślę, że to nigdy nie dochodzi do takiego punktu, że to mówisz, że to już wystarczy i właściwie osiągnąłem to, co założyłam. Tylko zawsze jest tak, że szukasz nowych możliwości, testujesz nowe formaty, nowe układy, już przyglądasz się widzom, no bo przecież oni zweryfikują tą naszą rzeczywistość, którą myśmy teraz wymyślili sobie. I to taka jest, wiesz, nieustająca praca. Także od początku nie staramy się nie iść na kompromis. Na pewno te produkcje własne, to gdzieś jest taki wymiar, gdzie my robimy to, co możemy z racji tego, że ona jest mała i to będziemy rozwijać. Natomiast nie idziemy na taki kompromis, jak już Pania wspominała, jakościowy. I w tym duchu będziemy tę telewizję rozwijać. Dobrej nocy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Tak, Agnieszka Sadowska teraz podziękowała i teraz Hania Baka. Dziękuję bardzo. I Wojtek Krzyżaniak. Z telewizji.pl zapraszam. To jest powtórka. Cały czas, ale jednocześnie nie ma żadnych przesileń, nie ma żadnych takich jednoznacznych, medialnie ciekawych też elementów. Powoduje, że odwód zainteresowania mediów jest niestety ponury, ale też oczywisty. No, to, że my teraz interesujemy się sytuacją w Aleppo, jest związane tylko z dwoma czynnikami. Po pierwsze stopniem mordów, który jest naprawdę niesamowity, ale też drugim, czyli falą uchodźców, która niedawno uderzyła. Gdyby nie to, to pewnie równie bylibyśmy znudzeni, a media zajmowałyby się teraz, nie wiem, żoną Trumpa. I to jest smutna prawda, bo przez to społeczeństwa się nie aktywizują, a krótko po Madenie jednak to społeczne poparcie w krajach Zachodu było duże i bardzo pomagało. Dalej, na to pytanie prowokacyjnie zadane przez pana profesora tam z dalekiej Brukseli, to to muszę powiedzieć, że na takim najbardziej normalnym poziomie, po pierwsze, Polska powinna pomagać ile potrafi. No wiadomo, że
polityka jest sztuką możliwego, ale każda pomoc, każde jakieś zaangażowanie, także personalne, wytwarza kapitał, który prędzej czy później może być w jakiś sposób skonsumowany. Każda pomoc jest także pewnym elementem wpływu i uczeniem pewnych ludzi, środowiska, kontaktów. Także patrzę na to oczywiście cynicznie, ja tych ludzi bardzo szanuję, niektórych nawet bardziej, no bo tworzą się jakieś przyjaźnie, ale nawet patrząc cynicznie zupełnie, no to mamy po prostu możliwość wejścia w tym momencie ze swoim kapitałem i to może nam tylko w konsekwencji, i to wcale nie dużymi środkami, przynieść bardzo dużo dobrego. Oczywiście patrząc na długofalowo. Zakładając, że tam będzie stabilnie. Zakładając, no ale jeżeli zakładamy, że Ukraina upadnie, a Putin wszystko zniszczy, no to, to właściwie co? No możemy nic nie robić, a jednak... Ja nie zachęcam, ja tylko mówię o dylematach. Ale chciałem jeszcze tylko powiedzieć, a poza tym, no najprostsza rzecz, to znaczy, jeżeli teraz się boimy fali uchodźców, to wyobraźmy sobie, co będzie znaczyć fala uchodźców, naprawdę destabilizująca, mimo bliskości kulturowej, jeżeli naprawdę Ukraina stanie się państwem upadłym. Ale w związku z tym pytanie moje, a czy z punktu widzenia naszych interesów nie wystarczyłaby taki wariant białoruski? No, mamy innego sąsiada na wschodzie, dzielącego nas od Rosji, Białoruś, no wewnętrznie może niezbyt sympatycznie, demokratycznie, ale stabilnie. I czy w związku z tym, no i też nie... w jakim sensie niepodległe, że nie dające się zupełnie zwasalizować przez Rosję, to czy w naszym interesie nie byłoby, powiedzmy, tego typu rozwiązanie, że zamiast wdawać się w iluzje dotyczące przekształcenia, zdemokratyzowania społeczeństwa albo nie wiem, jego okcydentalizacji, ogromne zadanie, no, wystarczyłaby dla nas Ukraina stabilna, która musi oczywiście jakoś swoje sprawy wewnętrzne sama ułożyć, no ale właśnie w tym sensie nie podległa, choć być może nie zupełnie podmiotowa. Powstaje pytanie, czy taki wariant istnieje? Moim zdaniem nie istnieje. No w właśnie. Sensie, że Ukraina nie jest Białorusią, że na Ukrainie jest zupełnie inne społeczeństwo. Na skutek wielu rozmaitych elementów, czy to historycznych, w postaci formowania się państwowości i narodu ukraińskiego, na to, jak się rozwijała przez ostatnie lata. To znaczy, na Ukrainie dzisiaj istnieje silne społeczeństwo, które dwukrotnie już, a nawet tak naprawdę dwukrotnie w czasie rewolucji, za trzecim razem w czasie wojny w Donbasie, pokazało, że nie jest zdolne do zaakceptowania scenariusza rosyjskiego albo takiego półrosyjskiego rezerwatu. I problemem jest nie to, aby przekonać ukraińskie społeczeństwo, bo to moim zdaniem jest niemożliwe, żeby ograniczyło swoje aspiracje. Chodzi o to, aby przekształcić państwo ukraińskie i elity rządzące tym krajem do tego, aby on dorównało aspiracjom ukraińskiego społeczeństwa. Natomiast bardzo ciekawy element, który pan profesor jeszcze poruszył, dotyczący pana wizyty we Lwowie i sentymentów upowskich, no, banderowskich, tych radykalnie nacjonalistycznych. Znaczy, to jest pewien paradoks, przeciekawy paradoks, ale właśnie tam, gdzie, że po pierwsze Polska i Polacy bije dzisiaj na Ukrainie rekordy wszelkiej możliwej sympatii, i przede wszystkim ta sympatia jest, co ciekawe, w tych miejscach, gdzie jest jednocześnie sympatia dla Bandery i ukraińskiego nacjonalizmu, czyli na zachodniej Ukrainie. I to wszelkie badania, w tym na przykład Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego Amerykańskiego, który robi systematycznie niezwykle ciekawe, pogłębione badania społeczeństwa ukraińskiego, pokazują. To znaczy, Ukraińcy umieją to jakoś to rozdzielają, w tym sensie, że traktują Banderę jako antylenina, jako bohatera w wojnie przeciwko Rosji i bardzo często niestety nawet nie są świadomi ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i
Opolwy czy Galicji Wschodniej w latach 43-44. Ale to oczywiście nie oznacza, że my jesteśmy w stanie ominąć szafy historyczne w dialogu polsko-ukraińskim, że to weszliśmy, to jest długi proces. Ale pamiętajmy o tym kapitale, tym gigantycznym kapitale gigantycznej, wielkiej sympatii społecznej Ukraińców wobec Polaków, której jesteśmy świadomi dzisiaj, bo to jest nie tylko ważne z punktu widzenia budowy polskiego soft power na Ukrainie, a być może później jakichś korzyści również gospodarczych, ale to jest niezwykle istotne w kontekście tych 800 tysięcy czy miliona Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, bo w naszym interesie Polski jest po pierwsze ich jakiś tam napływ kontrolowany z powodów demograficznych, a po drugie pewien ład społeczny i brak napięć, brak antagonizmu pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Pan wie, ale jeżeli mówimy o tym dialogu historycznym, on rzeczywiście przecież trwa już dwa dziesięciolecia na pewno. Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj nam jest społeczeństwem, elitą, jest do siebie bliżej, czy raczej dalej? Jakbyście to ocenili? Myślę, bo to jest... Szczególnie w takim scenariuszu, kiedy Polska ze wsparciem dla Ukrainy zostaje, jeżeli nie całkiem osamotniona, to w każdym bądź razie musi być, robić to mimo niskiej temperatury, powiedziałbym, sympatii ze strony Zachodu, no to wtedy sprawą kluczową jest to, żeby było polskie przyzwolenie polskiego społeczeństwa dla tego wsparcia. Wracając jeszcze na chwilę, w związku też z Pana pytaniem do kwestii UPA, to trzeba to jak najmocniej zaznaczyć, że w tym momencie mit UPA jest mitem jednoznacznie antyrosyjskim, który nie ma żadnego komponentu antypolskiego. Oczywiście teoretyczna sytuacja, w której nagle cała zachodnia Ukraina pada na kolana, przeprasza i rozwala pomniki Bandery, jest sytuacją może kuszącą, no ale ona nie zaistnieje, więc znowu musimy wybierać między możliwymi wariantami. A ten drugi możliwy wariant, co też jest istotne, widać, gdy się patrzy na propagandę rosyjską skierowaną do Ukraińców. I ta propaganda, no bo na Zachód głównie skierowana propaganda Ukraińcy to pod ludzi, którzy mordują i tak dalej. Do samych Ukraińców jest skierowana propaganda, która, co bardzo ciekawe, potrafi bardzo często używać chociażby symbolu polskiego pana, który tyle dominował, który potrafi mówić: oni właśnie mierzyli, to my was uratowaliśmy. I także bardzo jednoznaczne, że Polska to jest ten zgniły Zachód, który przywiezie do was homoseksualizm i inne problemy. Więc fakt, że czy w tym można momencie... powiedzieć, że Ukraina jest w sensie obyczajowym konserwatywna? Nie, absolutnie nie, ale jednocześnie to jest paradoks, bo jest dużo bardziej religijna niż na przykład Polska, ale z drugiej strony przyzwolenie na aborcję czy na, nazwijmy to, seks przedmałżeński jest pewna rozwiązłość, tak, jeżeli w ten sposób chcemy to nazywać pejoratywnie, nie musimy, jest tam zaskakująca i chociażby ilość aborcji, w ogóle stosunek do aborcji jest tego wyrazem. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o tym dialogu historycznym. Mimo jest daleko od ideału, w moim odczuciu głównie ze strony ukraińskiej, ale chcę powiedzieć, że po pierwsze z poprzednią ekipą, no bo w końcu możemy mówić o dwóch Ukrainach możliwych, z poprzednią ekipą mielibyśmy, Janukowicza. Tak, mielibyśmy jeszcze większe kłopoty z polityką historyczną, bo to była ekipa gloryfikująca Sowietów, którzy jednak byli znacząco większym i dłuższym zagrożeniem dla Polski. A aktualna ekipa, i to jest bardzo ciekawe, bo to się jednak bardzo zmieniło, tak, że oni z poziomem negowania zbrodni wołyńskiej są na poziomie mordowaliśmy, ale wy też. To nadal nie jest prawda. Nie